Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Mikołaj i Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. U mnie na kanale znów będzie królować polska piłka. Tradycyjnie u mnie na kanale opowiem Wam o piłkarzach wygranych i przegranych po tym czerwcowym zgrupowaniu. Powiem Wam szczerze, że po tym meczu z Mołdawią miałem trudności z wskazaniem piłkarza, który wygrał. Ogólnie jest ciężko takich zawodników wskazać, którzy wygrali, którzy przegrali. Ale mimo to, że jednak przegraliśmy z Mołdawią, zanotowaliśmy klęskę, to kilku wygranych znalazłem. Przede wszystkim dla mnie takim wygranym jakby tego zgrupowania jest Arkadiusz Milik, bo na ten moment, tak analizując postępowania Fernando Santosza, zawodnik Juventusu Turyn, dla mnie jest tym napastnikiem numer dwa. Widać, że właśnie Portugalczyk jakby za numer jeden uważa Roberta Lewandowskiego, a tym drugim zawodnikiem jest Arkadiusz Milik, który no jest, gra w Serie A, także jest utalentowany, gra w lepszym klubie. Także w tym spotkaniu z Mołdawią potwierdził się, zdobył gola, asystował. Co prawda w spotkaniu z reprezentacją Niemiec, gdy graliśmy towarzysko, jakby trochę rozczarował, bo miał taką sytuację, której nie strzelił, ale biorąc pod uwagę to, że spotkanie o punkty jest ważniejszym meczem niż mecz towarzyski, no to Arkadiusz Milik na ten moment jest największym wygranym tego zgrupowania, ponieważ doskonale zdajecie sobie sprawę, że jeżeli chodzi o napastników, jest niesamowita rywalizacja. Fernando Santos zwykle powołuje trzech, więc na tych zgrupowaniach trzeba walczyć o swoją pozycję. I tak jak po tych marcowych zgrupowaniach, Świderski był takim bohaterem. Wydawało się, że ten napastnik jakby po tym, gdy przeciwko Albanii zdobył tego zwycięskiego gola, gdy wygraliśmy 1-0, że zawodnik Charlotte jakby na pewno zagra w spotkaniu z Mołdawią od pierwszych minut, a tu się jednak okazało, że Fernando Santos jakby cenił bardziej Milika, także uznał, że zawodnik Serie A będzie lepszy od piłkarza, który gra w MLS. I ciekawie się zapowiada ta rywalizacja, no bo tak mi się wydaje, że jeśli Milik, Świderski, ci piłkarze jakby w tych kolejnych spotkaniach nie obniżą lotów, znaczy w tym sensie, że jeśli dalej będą grać w swoich klubach, strzelać gole, to najprawdopodobniej w marcu, jeśli latem nie zdarzą się kontuzje, to przyjadą we wrześniu na te zgrupowanie. I tutaj Piątkowi czy Kownackiemu, którzy z tymi piłkarzami rywalizują, będzie ciężko jakby wrócić do tej reprezentacji, oczywiście jeśli ci wyżej wymienieni zawodnicy, o którym Wam tutaj powiedziałem, jeśli Świder i Milik nie doznają kontuzji, nie stracą formy, a Piątek i Kownacki nie będą strzelać seryjnie, to wydaje mi się, że ci piłkarze nie przyjadą na zgrupowanie. Dlatego uważam, że Milik jest wygranym po tym zgrupowaniu, ponieważ biorąc pod uwagę tą niesamowitą rywalizację, że tam Kownacki stoi w blokach, że zanim był udany sezon w Fortunie Düsseldorf, plus do tego trafił do Werderu Brema i właśnie Milik, żeby jakby nie wypaść z tej kadry, no to musiał zagrać dobre spotkanie, zdobyć bramkę, asystować i to zrobił w spotkaniu przeciwko Mołdawii. Co prawda była to kompromitacja, jeszcze lepiej by wypadł, gdyby jedno z jego podań by wykorzystał Robert Lewandowski. Dlatego właśnie Milika uważam za takiego wygranego tego dwumeczu. Jestem ciekaw opinii, czy według Was Milik jest również wygranym tego zgrupowania. Kolejni wygrani to też mimo jakby tego blamażu, to wygranymi według mnie są również skrzydłowi. Kamiński, Skóraś, Zalewski, Frankowski mniej, ale ci trzej piłkarze, których wymieniłem, na tym zgrupowaniu potwierdzili się. W obu meczach grali bardzo dobrze. W spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec
Skóraś dobrze jakby spełniał tą rolę zastępcy Błaszczykowskiego, kiedy był takim fałszywym napastnikiem. Także Kamiński wtedy w tym spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec mógł się podobać. Był ten dribbling, były te zrywy. Było pewnego rodzaju zaskoczenie, że nie wystąpił w pierwszym składzie przeciwko Mołdawii, ale Fernando Santos wtedy nam argumentował to, że były zawodnik Lecha Poznań był zmęczony i miał koncepcję taką właśnie z Bereszyńskim i Zaleskim. Nawet Kamiński w tym spotkaniu przeciwko Mołdawii pojawił się. Szkoda, że wtedy nie strzelał, więc wydaje mi się, że w tym momencie Grosik jakby cały czas no, może te swoje marzenia schować do kieszeni, jeżeli chodzi o powrót do reprezentacji. No bo poza Frankowskim, który gra w Lens, to jednak skrzydłowi dalej potwierdzili swoje wysokie umiejętności. Kolejny zawodnik, który właśnie zasłużył na to, żeby go wyróżnić, jest dla mnie Zaleski, bo pamiętacie, że póki on jeszcze był na boisku, to my wtedy wygrywaliśmy. W tamtej pierwszej połowie był ten dribbling, była taka, bym powiedział, bezczelność. Nie czuł respektu wobec zawodników Mołdawii. No tam mógł się podobać, był dynamiczny, ale do momentu, kiedy już został pokopany, no to jakby już Fernando Santos zdjął tego piłkarza. No i uważam, że właśnie zawodnik Romy w tym spotkaniu także zaprezentował dobry, wysoki poziom. Ciekaw też jestem waszej opinii, czy za ten dwumecz, który rozegraliśmy, czy także cenicie skrzydłowy. No i na pewno wygranymi tego dwumeczu są ci piłkarze, których nie ma, nieobecni tak zwani weterani, seniorzy, tak jak po włosku mówi się w Italii o takich doświadczonych zawodnikach, jak kiedyś był Chiellini, czy do tego jeszcze Bonucci, Buffon. Tak z tych starszych zawodników w Serie A nazywa się seniorzy i w związku z tym Glik i właśnie Krychowiak, Grosicki mniej, ale ci piłkarze są wygrani, no bo po porażce przeciwko Mołdawii jednak wśród kibiców, także ekspertów, jakby pojawiły się pewnego rodzaju takie głosy nawoływania do tego, że ci piłkarze powinni wrócić. Ciekawe, gdzie Glik wyląduje. Pamiętacie te moje odcinki, które nagrywałem, w których wam mówiłem o mentalności, o braku trochę takiego doświadczenia, że ci piłkarze może z ławki by się przydali. Ciekawe, gdzie Glik zagra. Ciekawe, co zrobi Fernando Santos. A ciekaw jestem, jak właśnie Portugalczyk zareaguje. No bo Fabrizio Romano informuje nas, jeżeli chodzi o te transfery, że Grzegorz Krychowiak w ostatnim czasie rozwiązał kontrakt z Krasnodarem. Jest teraz wolnym zawodnikiem. Ma opcję, ma możliwość trafienia i pozostania w Arabii Saudyjskiej, ale drużyny z top 5 lig są również nim zainteresowane. Mówi się o tym, że Serie A dla Krychy, który ma 32 lata, który grał w wielu ciekawych ligach. Poza tymi topowymi ligami to nie grał tylko w Niemczech i Italii. A ja bym z chęcią go w Serie A zobaczył i podobno kilka klubów włoskich jest nim zainteresowany. Wydaje mi się, że ta liga jest dla niego skrojona, idealna. Powiedzmy sobie szczerze, że Włochy, Półwysep Apeniński, to jest idealne miejsce, jeżeli chodzi o taką emeryturę piłkarską. Pamiętacie Dzeko, Mkhitaryan, czy kiedyś Toni, Quaraella, czy Ribery. No można byłoby tak wymieniać, Zlatan Ibrahimowicz, wielu doświadczonych zawodników tam grało i Krychowiak jakby mógłby tam wrócić na ten swój international level i grając w dobrym klubie regularnie, na wysokim poziomie, jakby mógł zapracować na powrót do reprezentacji. I w tym momencie, gdy Damian Szymański kiepsko zagrał w tym spotkaniu przeciwko Mołdawii, gdy Lederman nie powąchał jakby tego boiska, gdy Śliż jakby jeszcze w tym spotkaniu eliminacyjnym nie dostał szansy, Bielik zawiódł, no to w tych kilku spotkaniach zawiódł, no to w tym momencie wydaje się, że właśnie seniorzy są wygranymi tego dwumeczu. No bo gdybyśmy wygrali z Mołdawią, zwyciężyli, znów na zero z tyłu, Damian Szymański zagrałby dobre spotkanie, no to byśmy po prostu już o tych seniorach nie
mówili, ucichłby ten temat. Taka kompromitacja spowodowała, że ci piłkarze jakby cały czas przypomina się o nich, że może jednak by się przydali w tej kadrze, czy czasem nie powinni być. I to są dla mnie kolejni wygrani. Zanim przejdę do przegranych, to miałem tutaj pewien taki problem. Jakby tutaj zaznaczyłem sobie taki wielki wykrzyknik. Moi drodzy, po spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec wydawało się, że Wojtek Szczęsny, Kędziora, czy także Damian Szymański, że ci piłkarze są wygranymi. Ale no niestety spotkanie z Mołdawią jakby zmieniło optykę. Wojtek Szczęsny na pewno nie może być przegranym, jednak tu mu koledzy nie pomogli, bo w ostatnim czasie, przecież od czasów tych spotkań barażowych z Szwecją, jakby był w fenomenalnej formie przez rok i w tym momencie bronił świetnie w spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec, ale w spotkaniu przeciwko Mołdawii jakby został zarażony nagle tym lękiem, tym zachowaniem swoich kolegów, ruszył, cofnął się i popełnił błąd przy tej trzeciej bramce, przy drugiej niektórzy mówią o tym, że też mógł się lepiej zachować, więc to jest taki wykrzyknik, więc ja bym tutaj Wojtka Szczęsnego oszczędził z uwagi na to, że przez ostatni rok grał fenomenalnie. No i Damian Szymański i Kędziora, wydawało się, że po tym spotkaniu, po meczu przeciwko reprezentacji Niemiec, że Damian Szymański, który ma 28 lat, zawodnik AEK-u Ateny, że to jest piłkarz, który już bezproblemowo zastąpi nam Grzegorza Krychowiaka. Potrafił wygrać rywalizację z Bielikiem. Powoli jakby jako taki zawodnik od rezerwowego stawał się takim podstawowym piłkarzem. Pamiętacie ten gol w Pradze i dobra zmiana. Grał już przeciwko Albanii, przeciwko reprezentacji Niemiec zagrał dobre spotkanie. No i tutaj niestety już, gdy grał takie spotkanie eliminacyjne o punkty w pierwszym składzie, no stracił tą piłkę, kilka takich głupich strat i po prostu stwierdziłem, że po tym jak zagrał dobre spotkanie przeciwko reprezentacji Niemiec, no nie zasługuje na to, żeby znaleźć się w przegranych, ale tym spotkaniem przeciwko Albanii, w Kiszyniowie, jakby zawalił sprawę i nie będzie wśród wygranych, więc jest tak po środku, moi drodzy. No i tak samo Kędziora, moi drodzy, były zawodnik Lecha Poznań, po spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec, wydawało się, że ten zawodnik jakby zastąpił nam Salomona, zagrał fenomenalnie, potrafił dobrze w tej defensywie grać, także wyprowadzić tą piłkę i wydawało się, że Fernando Santos, tak jak Leo Benhaker, szybko jakby znajduje potencjalnych zastępców Glika, że Salomon wypada przez właśnie ten doping, no to Kędziora będzie nam tutaj regularnie grał i już tego miejsca nie odda, a tutaj niestety spotkanie o takim cięższym, znaczy w sensie ciężkie emocjonalnie, bo eliminacyjne i to było zaskoczenie, że były zawodnik Dynama Kijów zagrał no tak fatalnie wtedy, przecież to jest piłkarz doświadczony, który przecież za czasów Jerzego Brzęczka grał regularnie w eliminacjach. Pamiętacie, wygrywał rywalizację z Beresiem. Wtedy Brzęczek jakby Beresia stawiał na drugą stronę. I tutaj także stawiam taki wykrzyknik, no bo na tego piłkarza liczę i nie można go dołączyć do takich przegranych ani wygranych, bo jakby w tym dwumeczu ci dwaj piłkarze, Damian Szymański i Kędziora, wydawało się, że zapracowali na to, że będziemy ich chwalić, a rozegrali jedno dobre spotkanie i drugie katastrofalne. Do przegranych jeszcze tu... Teraz przychodzę, moi drodzy, do przegranych. Jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy rozczarowali, no to tutaj zaznaczam liderów. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, czyli dwóch naszych najlepszych piłkarzy z pola. Ci zawodnicy w spotkaniu przeciwko Mołdawii zawiedli. W poprzednich materiałach nagrywałem wam i opowiadałem, mówiłem o tym, że od właśnie takiego piłkarza jak Zieliński, Lewandowski, dodałbym jeszcze tutaj Bednarka, dopisuję jeszcze, bo także zawodnik Świętych mnie rozczarował. Ci piłkarze, jako tacy liderzy, no to powinni
w odpowiednim momencie wtedy wstrząsnąć tą drużyną i gdy prowadziliśmy 2-1, wtedy, kiedy zaczęliśmy popełniać błędy, to jako tacy liderzy z charyzmą powinni wtedy krzyczeć: panowie, spokojnie, gramy swoje, prowadzimy, jesteśmy lepsi, mamy lepszą tą technikę użytkową, gramy w lepszych klubach, spokojnie, damy radę, gramy swoje, ładnie, strzelimy trzecią bramkę, zamkniemy to spotkanie. Tego zabrakło. Jerzy Brzęczek ostatnio udzielił wypowiedzi jednej z gazet, gdzie stwierdził, że Jakub Błaszczykowski miał większą charyzmę od Roberta Lewandowskiego, że Robert Lewandowski powinien jednak w tym momencie, gdy nam nie idzie, również w jakiś sposób jako taki lider zachować się, ale pamiętajmy, że z takimi cechami trzeba się urodzić. Błaszczykowski to miał, no Brzęczek też, gdy był kapitanem reprezentacji olimpijskiej w 92 roku, gdy kadra Wójcika zdobywała srebrny medal. Ale wracając właśnie do Roberta Lewandowskiego, Zielińskiego, Bednarka, tego mi zabrakło. Liderzy w tym momencie są przegrani, bo jakby nie zapobiegli tej kompromitacji od właśnie tych liderów, tak jak wam opowiadałem w poprzednich materiałach. Zapraszam przy okazji na zobaczenie ich, jeśli ich nie widzieliście, że oni powinni jakby w tym momencie otrząsnąć tą naszą drużynę, jakby tak jak Świerczewski, Kałużny, Hajto, krzyknąć. Tego właśnie mi zabrakło i dlatego ci liderzy znaleźli się wśród przegranych. Plus do tego Robert Lewandowski no, nie wykorzystał tych kilku sytuacji. Napastnik FC Barcelony, będący w formie tej swojej naturalnej dyspozycji, spokojnie by wykorzystał to podanie Milika czy Zielińskiego. No i ta strata Zielińskiego także do przegranych dodałbym tutaj Bielika, no bo zobaczcie, że ten piłkarz na początku dostawał szansę od Fernando Santosa, a już w kolejnych tych spotkaniach jednak wchodził z ławki w spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec. I Bielik właśnie po tym dwumeczu także jest jakby w gronie tych zawodników, którzy nie zachwycili, bo widać, że Fernando Santos temu zawodnikowi nie ufa. Bardziej ceni Damiana Szymańskiego, a przecież były zawodnik Legii miał być następcą Grzegorza Krychowiaka. Tyle lat czekaliśmy na to, że właśnie były zawodnik Lecha Poznań, jakby gdy Krychowiak wypadnie z kadry, Bielik wejdzie do tej reprezentacji i będzie przez dekadę grał w niej. A na Mistrzostwach Świata rozczarował. Teraz nawet i w oczach Santosa rozczarowuje. Pytanie zasadnicze. Czy Fernando Santos czasem nie jest przegranym tego dwumeczu czerwcowego? No bo przegrał po raz... Nie spodziewał się, zostając selekcjonerem polskiej reprezentacji, że będzie tak ciężko, że po dwóch meczach będzie miał 3 punkty, że jego drużyna będzie tracić 6 bramek w eliminacjach, że kadra nie będzie grała tak pragmatycznie, jak przyzwyczaiły nas reprezentacje Portugalii czy Grecji. To, że będziemy mało goli strzelać, tego się spodziewaliśmy, no bo będąc selekcjonerem Grecji, czy tak samo Portugalii, no może Portugalii mniej, to jednak te drużyny nie grały tak ofensywnie. Robert Lewandowski miał być uruchomiony. Na razie nie jest. Są trudności. Fernando Santos łapiący się za głowę. Przed naszym trenerem wiele pracy. Ale ja cały czas mam duży kredyt zaufania wobec tego fachowca. Te 3 miesiące najbliższe będą kluczowe i liczę na to, że Portugalczyk pójdzie tą drogą, jaką podążał Leo Benhaker. Ja cały czas w niego wierzę, bo ma niesamowite doświadczenie. Tylko głównym zadaniem w tym momencie Portugalczyka jest to, aby ta mentalność tej naszej reprezentacji się poprawiła, aby liderzy Robert Lewandowski, Bednarek, Zieliński jakby potrafili wstrząsnąć tą drużyną. Nie podoba mi się to, że baronowie Polskiego Związku PZPN z niektórych tych związków już jakby domagają się zwolnienia Portugalczyka. Panowie, jeszcze jest 15 punktów do zdobycia. Dajmy temu człowiekowi popracować. Chcieliście jakby zmieniać tę drużynę
odmładzać, to trener musi popracować. I przede wszystkim no, musi być większa pokora, bo tak jak zauważył prezes Listkiewicz, tak jak ja wam tutaj na kanale opowiadałem, że jednak ta mentalność, spokój, pokora, poszanowanie przeciwnika, jednak ci zawodnicy mają umiejętności, ale brakuje jednak trochę no, takiego podejścia, tej mentalności. Niech Bednarek wejdzie w buty Glika. Powinien na przykład danego zawodnika skasować. Więc tak podsumowując, jeżeli chodzi o tych przegranymi dla mnie po tych dwóch meczach są liderzy polskiej reprezentacji. Lewandowski, Bednarek i także Piotr Zieliński. Również Bielik i także w pewien sposób Fernando Santos, który jakby no ma problem, bo piłkarze jakby naszego selekcjonera nie rozumieją. Portugalczyk przybył tu, myślał, że będzie łatwo, że w łatwy sposób odmłodzi tą reprezentację, ale nie spodziewał się, że będzie miał do czynienia z nieobliczalną drużyną. W najgorszych snach nie myślał, że będzie się łapał za głowę, że przegra dwa spotkania, że to będą dla nas ciężkie eliminacje. Właśnie no, tak jak dochodzą takie głosy z kadry i także niektórzy dziennikarze mówią o tym, że Fernando Santos jakby nie rozmawia z piłkarzami, że nie jest tak otwarty jak Adam Nawałka. Są różne szkoły. Jedni preferują właśnie taki styl jak Adam Nawałka, który był mistrzem, jeżeli chodzi, no na pewno nie chodzi mi o konferencje, bo zwykle Adam Nawałka, podobnie jak Fernando Santos, na tych konferencjach stara się nam niewiele powiedzieć, ale często, jeżeli chodzi o te sprawy interpersonalne, no to potrafił jakby zawsze tak te danego piłkarza na zgrupowaniu zapytał się, jak tam z żoną, jak tam, co słychać u dzieci. Coś na wzór, jak to często Grzegorz Mielcarski mówi, na wzór Bobby Robsona czy José Mourinho. A Fernando Santos jako taki pragmatyk jakby z tą naszą drużyną nie prowadzi takich dyskusji, tak jak pewnie słyszeliście, że niektórzy piłkarze naszej kadry mówią o tym, że Fernando Santosa widzieli na zgrupowaniu, powiedzieli hello, good morning. No i tyle było, jeżeli chodzi o taką dyskusję, rozmowę. No to jest taki styl prowadzenia reprezentacji. Zresztą na samym początku zauważyliśmy, że Fernando Santos no, nie robił tak jak Czesław Michniewicz, nie wydzwaniał po tych wszystkich innych piłkarzach. Oczywiście teraz, gdy nie ma wyników, gdy sytuacja nasza w tej grupie jest taka, no to oczywiście to przez niektórych dziennikarzy jest wyciągane, ale ja bym apelował o spokój i uważam, że polskiego selekcjonera będziemy rozliczać na koniec eliminacji. Jeszcze jest szansa wyjść z tej trudnej sytuacji, tylko trzeba zacząć wygrywać. A Fernando Santos, będąc selekcjonerem reprezentacji Grecji, Portugalii, pokazał, że potrafi zwyciężać. No ci zawodnicy, Robert Lewandowski, Zieliński, potrafią wygrywać, tylko muszą zmienić mentalność. Muszą jednak do spotkań z przeciwnikami podchodzić z szacunkiem. Czekam na wasze opinie. Kto według was jest wygranymi po tym zgrupowaniu, a kto przegranymi? Czy również uważacie, że taki kędziora Damian Szymański powinni się znaleźć tak po środku? Czy może byście ich wrzucili do przegranych, biorąc pod uwagę tą kompromitację, która miała miejsce, jeżeli chodzi o spotkanie z Portugalią. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, pamiętajcie o łapkach do góry, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję. Także proszę, jeżeli możecie, to udostępniajcie mój kanał, żebym dotarł do większej ilości pasjonatów sportu. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące u mnie na kanale, w najbliższym czasie chyba na razie będzie przerwa, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No chyba, że w mojej głowie narodzi się kolejny pomysł na kolejny odcinek w tym stylu. Teraz przed nami taki okres, zanim Ekstraklasa wystartuje, zanim no,
europejskie puchary, te kwalifikacje się rozpoczną, to czas transferów, to pewnie będą się u mnie na kanale pojawiać odcinki transferowe. Zobaczymy, może będzie tak, że NBA, koszykówka, czekam na draft, no może skoki narciarskie się jeszcze pojawią, no i najwyższy czas, aby na kanał powrócił cykl o piłkarzu. Czy zrobił karierę na miarę swojego talentu, czy nie zrobił, bo w ostatnim czasie, jak tak Liga Mistrzów pędziła, do tego jeszcze Liga Europy, skoki narciarskie, tu reprezentacja, koniec ligi, no to nie było czasu jakby nagrać taki odcinek, ale teraz okres wakacyjny, no to będzie więcej możliwości, bo ten kalendarz nasz sportowy, piłkarski, miłośników futbolu i innych sportów już tak nie pędzi, gdy jest tak gorąco. To tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!